O kochani, jestem J-Extreme, a to jest Bunker 16. Zapraszam was do zagrania w ten krótki horror. Twoje imię to Peter Reed. Wszedłeś do bunkra, aby uchronić się przed burzą i drzwi się do tobą zatrzasnęły. Twoim zadaniem jest znaleźć wodę i jakieś picie. Nie opuścisz oczywiście bunkier. Przypomnienie, baterie nie są wieczne. Mamy piątek i dowiadujemy się, że baterie nie są wieczne. Spoko. Co? Okej. Okay. F jest to myślajka, czyli karki. Aha, czyli tutaj już drzwi za nami zamknęły. Niestety. So close. No, jak jest latarka, to są te drzwi. Niestety, jak widzimy, są zamknięte. Tutaj w ogóle są fajne wieszaki. A tutaj są? Tutaj stojaki na broń, tak. No tutaj by fajnie nam, jakby autor dodał jakiś kałasznikowy na przykład, albo jakieś bronie, nie znam się na broniach, niestety. Byśmy mogli się bronić przed tymi tutaj potworami, które są, no ale niestety nie dodał. Gold mit uns. Nie wiem, co to znaczy, ale dla mnie wszystkie napisy, które są niemieckie, dają, brzmią tak, jakby miała, żeby kogoś rozstrzelać. Na razie. Tutaj mam. Nie da się jej włączyć. Tutaj są włączniki. Nie, nie działają. Nie działają. Beczka, chyba tu. Tutaj chyba był kiedyś jakiś olej, benzyna do nafta na przykład. Do tych lamp różnych. To wiemy w historii od naszych dziadków. Nie możemy nic wziąć. Niestety. Ale mamy za to kateckę. Drzwi się zamkną za mną. Drzwi się zamkną za mną. Zamknęły. Nie mogę ich otworzyć. Muszą być. Te drzwi muszą być automatycznie zamykane. No co ty kurde nie powiesz? Muszę znaleźć klucz. Nie mam klucza. No dobra. Nie da się włączyć. Niestety nie. Tutaj może coś na mnie zaraz wyskoczyć. Wyskoczyć jest tam. Więc tak nie ma. Aha, czyli tradycyjnie scenariusz, tutaj są schody, tak. I tutaj jest klucz, a krótki. Dosyć krótki. Czy był taki krótki, nie wiem. No dobra, ale tutaj. O, a są drzwi. Tutaj. Proszę, da się otwierać. Da się, ale nic z nich ciekawego nie ma. Tutaj chyba był jakiś schowek na. Lampka. Oczywiście się nie pali. Schowek na broń jakąś, albo na dokumenty, nie wiem. To są szuflady. Jest karteczka. Nie wiem, z Polski, I need to find a way out. Czyli musi po prostu znaleźć wyjście. Chciałbym podziękować komukolwiek, kto zostawił tutaj latarkę i oczywiście baterię. To miejsce nie jest za duże. No, muszę wam powiedzieć, bunkier hitlerowski zwykle mi się kojarzył z dużym miejscem, no ale no, tutaj autor się chyba nie postarał. W ogóle zobaczcie, ta półka
Te trzy półki są takie fajne. I no zobaczcie tylko na ten wzór. To jest po prostu coś niesamowitego. Tutaj jest czasami. Przepraszam. Czasami ludzie oklejają auta. Się nazywa. Nie pamiętam jak to się po angielsku nazywa. A po polsku to się jakoś nazywa antywłamaniowa farba. To po prostu samochody są oklejane tak jakby były skorodowane całe i ludzie. No a złodzieje nie chcą ich kraść. Kolejny długi korytarz. Tutaj nic się nie pali. A my idziemy prosto. Co tu jest? Kolejny stajek na broń. Jedno mnie zastanawia. Po chuj, tu jest ta dziura. Tutaj widać tylko ziemię. Nie wiem. Tutaj jest kolejna dziura. Nie wiem po co. To jest plażowy. Tutaj jest picie. Nie wiem dlaczego nie mogę wziąć. Nie wiem. Tu nie ma wyjścia. Tu nie ma wyjścia tylnego ani okien. No co ty nie powiesz? W bunkrze nie ma okien. Ależ odkrycie. Muszę zacząć szukać klucza do drzwi wyjściowych. A czy to chyba już. Chyba każdy normalny człowiek by tak postąpił, że najpierw szukał latarki, a potem klucza. A to już było. Dobra. Skrzynie. Ciekawe, czy one są z czasów jeszcze hitlerowskich, czy już są nowsze? Ktoś tutaj wszedł? Aha, tu już byliśmy, więc teraz tutaj trzeba iść. To jest sypialnia. Jeszcze nie jesteś zmęczony. Czyli tutaj będziemy musieli iść, jeśli będziemy zmęczeni. Dobra, spoko. Ko. Tak na serio to nie chcę tam iść. Ibel, można się tutaj schować? Można. A fajnie, można się schować. Dobra, ale tutaj to granie jest, żeby chować się w kiblach. Z komentarza. W koszu nic nie ma, niestety. No tutaj widać, że ta umywalka nie była przez długi czas używana, a właściwie myta. Tutaj już zobaczcie. Wchodzi zielony osad. Kolejna szafka i kolejne schody i kolejny włącznik, który oczywiście nie działa. Aha. Kolejny włącznik. Pominąłem drzwi. A tutaj co my tutaj mamy? Tutaj nic nie mamy. A w tych szufladach, tak, to są szuflady. Też nic nie mamy. Ale tutaj jest karteczka. Szukam przez godzinę albo dwie. Nie wiem gdzie jest klucz. Czyli takie pierdoły. Najważniejsze w takich horrorach musicie pamiętać jest to, żeby zostawiać otwarte drzwi. Wszędzie, żebyście wiedzieli, gdzie już byliście. Właściwie to jest umierająco zmęczony. Kilka łóżek w pokoju, w pewnym pokoju. Muszę szukać klucza, kiedy się obudzę. Aha, czyli tutaj jest kolejna
Aha, te kubki są puste. Czyli to po prostu było tak randomowo. Można otwierać szafki. Można chyba. Czy to można otwierać? O matko boska. No. No, też chyba tu nie chciał, szczególnie Magda Gessler na tym gotować. Chociaż to się wydaje czyste, jest chyba drewno. Ale tutaj już coś jest. Tam jest woda. Dobra, czyli co, skoro nasz bohater jest zmęczony. Czy to było? Mam teraz ciarki, mówię serio. Co to było? Dźwięki są tak wkurzające. Tu karteczka, którą czytaliśmy. Niskie dźwięki szczególnie są wkurzające. Aha, czyli tutaj jest. Szafki. Takie przednie takie często są. Amerykańskie szkoły. Możemy się schować? Nie możemy, niestety, to nie jest Outlast. Aha. Znaczy no zajebisty moment na spanie, nie? Nasz bohater zasypia. To nasz bohater czy to potwory? Mam nadzieję, że nasz... Tak, to nasz bohater chrapie tylko. Ma problemy z zatokami, no to... No, drzwi się otworzyły. Tylko mam nadzieję, że się teraz nie obudzi. Co to do cholery było? Nie wiem. Co to do cholery było? Co to jest? Aha, czyli tutaj ktoś jeszcze chyba jest. Słyszę kroki. Słyszę kroki. Przepraszam was na sekundkę. Dobra, mikrofon musiałem poprawić. Aha. No dobra. Ktoś nam zostawił karteczkę. Co to było? A tutaj nie ma. Teraz ja tam nie chcę wchodzić na razie. Kiedy spałem, obudziło mnie właściwie głośne hałasy z zewnątrz pokoju. Może ktoś otworzył drzwi i cały bunkier. Kiedy wyjdę z pokoju, się o tym przekonam. Ale myślę, że te drzwi nadal są zamknięte. Niestety. No, tam nic nie ma, tam nic nie ma. Co to do cholery było? Karteczka, ja tam nie chcę na razie iść, zobaczymy. Cholera, zamknięte. Patrzę na tam... What the fuck? What the fuck was that? Nie wiem do końca, czy chcę tam iść. Bo tutaj coś mnie może przestraszyć, ale w końcu takie jest założenie tej gry. Co to było? Karteczka. Byłem w tym samym miejscu wczoraj, no co ty nie powiesz? Nie jestem tu sam. Oni są bardzo cicho i się przede mną ukrywają. Co to było? Coś się zamkło? Zamknęło? Nie, niestety. Najlepiej jakby się drzwi otworzyły. No to nie możemy liczyć. No niestety to nie działa. To też nie działa. Się zaczynam coraz bardziej bać. Karteczka.
Muszę przeszukać bunkier ponownie. Mam nadzieję, że oni opuścili po bunkier. Handle is jammed. Aha, czyli nie możemy otworzyć tych drzwi. Aż szkoda. Stop. Było. Halo, panie potworze? Halo? Halo, panie potworze? Halo? Nie ma potwora, szkoda. Znaczy w sumie to nawet lepiej, bo... Dobry kardiolog kosztuje, a ja na razie nie mam tyle hajsu. Nie znalazłem... Od kiedy nie znalazłem klucza... Zamierzałem poczekać blisko wyjścia. Usiadłem na podłodze. Aby zaoszczędzić baterię. Aha, czyli... Czyli latarkę robił tak. Aha, czyli jeszcze potrzebny jest klucz do tej skrzynki, w którym też jest prawdopodobnie klucz do wyjścia. Nie, ale wiecie co, nie. Ja nie. Tutaj nie będę ryzykował. Przeczytaliśmy. No dobra. Mam nadzieję, że tutaj nic nie wyskoczy. Tutaj też, nawet lepiej. Tutaj są chyba wieczniki. Szczurów nie ma, dziwne. Nie, nie idę. Przepraszam, że tak mi się teraz trząsła myszka, ale... Cholera jasna, co to ma? Aha. A czy czuję teraz jakiegoś jumpscare'a na mordę? Albo coś, co mnie bardzo wystraszy. Czekałem jakieś 3 godziny blisko wyjścia, nic się nie stało. Mogłem usłyszeć tylko... Wszystko, co słyszałem, to był dźwięk deszczu. Zacząłem rozmyślać, co mogę tutaj zrobić. Czy oni na mnie patrzą? Muszę przeszukać... Znowu musimy przeszukać bunkier. Teraz się zaczyna robić. Nudno. Nudno. Dobra, żartowałem, ona nie jest wcale nudna. Nic. Absolutnie nic. Nic tu nie ma. Tylko... Crates, co to jest? I beczki. Puste beczki. Tutaj nie ma klucza. Muszę... Zaczekać, aż oni wrócą. Mam nadzieję, że to nie są kryminaliści, którzy będą chcieli mnie zabić, to co ja oczywiście dopowiedziałem. Znaczy w sumie to ja bym nawet się cieszył, że kryminaliści by nawet pewnie przyszli. Jeśli miałbym wybierać między tym właśnie, a kryminalistami, wybrałbym raczej kryminalistów. Byliśmy tu? Byliśmy tu? Chyba nie. Tak, byliśmy, niestety. Co to było? Ja tam nie wychodzę. Ja tam nie wychodzę. Nie mam zamiaru. Dobra, ale wracając do tematu. Ten kosz tutaj wcześniej stał. What the fuck? Zaczynam się powoli bać. Ale to chyba dobrze. Na razie stąd nie wychodzimy. A co jeśli te odgłosy pochodzą z zewnątrz? Fajnie by było. Już myślę, że to jest raczej z bunkra.
I nie chciałbym tego tutaj spotkać na swojej drodze. Bezpieczniki! Jeden kuchnia, dwa biuro, trzy sypialnia, cztery amunicja. Ja wcześniej tych bezpieczników nie widziałem. Gdzie zapaliłem światło? W holu zapalimy. MFPS spadły, zresztą to chyba widać po nagraniu. Niestety. No, nie chcę wiedzieć, co tam jest. Nie chcę naprawdę wiedzieć, ale taka praca. Taka ta gra jest, że trzeba wszystko sprawdzić. No i jest teraz fajnie, bo mamy wszędzie światło. Chociaż nie wiem, czy to jest tak fajnie. Bo tam jest... Zazwyczaj tak jest. Tutaj jest jasno, a tam jest ciemno. Tam, gdzie jest ciemno, jest zawsze strasznie. To klop. A trzeba... Tam była ta kartka? Chyba jej nie było. Chyba jej... dobra, ktoś ma okres. Spędziłem pół godziny przy frontowych drzwiach. Może ktoś mnie usłyszał. Waląc w kraty. Może ktoś mnie usłyszał. I pozostaje spokojny. Mam nadzieję. Słyszałem, jak ktoś mnie wzywał. Gościu, nie wiem, co bierzesz, ale bierz tego mniej albo w ogóle. I pamiętajcie, narkotyki zabijają. Jesteśmy wystarczająco, nie jesteśmy wystarczająco zmęczeni. Czyli ktoś tutaj musi nas chyba w tym dniu wystraszyć. Myśmy się w końcu cholera jasna zmęczyli. Znaczy, mogłem tak podejrzewać, że te drzwi będą zamknięte. Przemyślałem, że tam jakieś oczy są. Ale nie, to nie ta gra. Na szczęście. Coś było. Aha, no dobra, no dobra. Czyli tutaj już mamy światełko, na szczęście. Tutaj jest to światełko, światełko w tunelu. Tunelu. Tam niestety, tutaj niestety mruga światło, ale tutaj nas to nie obchodzi. Tutaj to światło mruga. Jezu, jak mi się tak raz strasznie laguje. W przyszłości będę miał jakiś lepszy komputer. Aż nie chcę wiedzieć, co tam jest. Tu byliśmy? Tu byliśmy? Chyba nie. Tu jest? Aha, czyli tutaj już byśmy poszli do wyjścia. Znaczy do wyjścia, fajnie by było do wyjścia. Ale nie, niestety autor nam nie dał takiej możliwości. W ogóle kiedyś oglądałem taki film. Nie, mi się wydaje, że ta gra jest na podstawie tego filmu. Gdzie grupa nastolatków, chyba tam trzech chłopaków i trzy dziewczyny, postanowiło urządzić sobie imprezę w takim bunkrze po hitlerowskim. No i chyba chyba można się... What the fuck was that? Znaczy chyba ktoś mnie tutaj próbował przyduszać. Nie, tu nie idziemy, tu jest ciemno. Ale dobra, wracając do tematu. Postanowili sobie urządzić imprezę. Nie było?
imprezę w takim bunkrze, po czym niestety zostali zamknięci. Jak to bywa zazwyczaj w takich filmach. Jeszcze nie jestem zmęczony, znaczy ja już jestem zmęczony tą grą. Bo tak szczerze jestem zmęczony tą grą, bo w Outlasta nigdy nie grałem. Powiem, że w Outlasie jest dużo, dużo więcej takich rzeczy. Aha, no dobra, czyli znaczy, nie wiem, co my mamy zrobić. Mam nadzieję, że jak tutaj się na nas nie wyskoczy, mam cię. A chwila, tutaj mogę troszkę czytaliśmy. Czytaliśmy. Tu nas nie było, bo ja tutaj nie chciałem chyba wejść. Tak, ja tutaj nie chciałem wejść, bo tutaj było zimno jak w dupie. No dobra, tutaj już byliśmy, się znowu wystraszyłem. A, tutaj są te bezpieczniki, czyli tutaj już byliśmy. I tak szczerze nie wiem, co mamy dalej zrobić. Może coś tam stoi. Tutaj wejść? Chyba tak. Aha, czyli tutaj jest znowu ten napis dziwny. Z dołu. Tutaj coś jest, nie ma. No tutaj dawaj kartkę. This is exactly what happens to me right now. I am trouble. I need to get to sleep. Dobra, no czyli musimy iść spać. Co to do cholery jasnej było? Nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć, proszę bardzo. Zamknięcie się, dziękuję. Dobra, zamykamy te drzwi i idziemy spać. To nasz bohater chrapie znowu. Freddy Krueger? Z tymi swoimi fajnymi nożopalcami? Słuchajmy się, bohater chapie. Czy na zajebisty moment na sen? Tutaj było coś niepokojącego. Włącz latarkę. Dziękuję. Dajcie mi ten. Dobra, czyli to jest już. Trzeci? Tu był korytarz. Skąd się wzięła ta ściana? Tej jej nie było. To jest niemożliwe, aby przesunąć to ktoś, tak coś ciężkiego. Tutaj się dzieją dziwne rzeczy. Gdzie ja jestem? Co się tutaj dzieje? Aha, czyli mamy tylko jedną opcję. A skoro mamy jedną opcję, to znaczy, że tutaj będzie coś strasznego. Dein Ende ist nahe, Frau Dich.
Jeśli myśleliście, że to coś mnie wystraszy, szy, ała, moje uszy, przeliczyliście, i to grubo, grubo, czego nie mogę przejść, wyszło, okej. Tak w ogóle to... Znaczy, nie wiem, czy ja tam chcę iść. Nie chcę. Co to do cholery jasnej jest? Co to do cholery, co to są za odgłosy? Aha, kobieta płacze. Aha, no dobra, czy tutaj nie ma nic ciekawego? Nie ma nic ciekawego. Nic ciekawego. Aha, ale chwilunia, chwilunia. Ta gra jest banalna, chyba. Zaraz, chwila. Tutaj był tylko mały pokoik. Mówię serio, tutaj był mały pokoik. Jak nie wierzycie, to sobie przewincie. Nie wiem, do której minuty filmu. Mam na to wywalone. Moment, coś mi się śniło. Chować. On się musi schować. Aha. No, brano. Czy ciekawe co się stanie, jak zamknięcie kolejne drzwi. Czekamy. 2, 3, 4. Nic się nie stało. Znaczy, że są. Możemy sobie spokojnie wyjść. Wiecie, jeśli w tym horrorze przez 4 sekundy nic się nie stanie, tutaj są bezpieczniki nasze. Nasze. Jeśli w tym horrorze przez 4 sekundy nic się nie stanie, to znaczy, że możecie spokojnie wyjść z ukrycia. Czy zaczynam się troszeczkę tutaj bać tego, co jest w tych ciemnościach? Aha, czyli stąd było to pudło, tak? Zamykaj się. Tutaj już jesteśmy bezpieczni, a przynajmniej tak myślę, tak sądzę. Tutaj... Kajca tutaj zdechło, umarło. Albo wypłynęło, najgorsza rzecz. Najgorsza rzecz. To jest to podło, stąd przyszliśmy. No czy ja wiem? Łoooooo! Co to do jasnej cholery było? Znaczy no najlepsze wyjście, tak? Tutaj... Przyjście tutaj. Tutaj gdzie przed chwilą stało coś. Do jasnej motherfucker cholery. Nie. Nie jesteś zmęczony. Jeszcze. Naciskiem na jeszcze. Suddenly the air smiles tired. Did ventilation system stop working? Nie, ten bunkier ma około 80 lat. 60. I wentylacja w nim nie działa. Jesteś geniuszem po prostu w tym co mówisz. Po prostu jesteś genialny. Są zamknięte.
Znaczy w sumie to nawet lepiej, że musimy tutaj iść. Że mamy tylko jedną drogę do wyboru. Już i tak wszystko nas prowadzi w jedną stronę. Do śmierci. O, J-Extreme. J-Extreme filozof. O, J-Extreme filozof. Polecam się. Byliśmy... Tutaj byliśmy... Być... Coś mi minęło? No... Tutaj pewnie Hitler przyszedł, duch Hitlera, żeby nas wystraszyć. Tutaj było takie oświetlenie. Aha, czyli dobra, czyli już kumam tutaj wszystko. Ja się wolę nie odwracać. Ale skoro jeszcze nagrywam, się odwrócę. Tutaj chyba nie ma nic. Nope. Nope. Czuję się zdecydowanie lepiej, ale moje ręce nadal drżą. Muszę znaleźć wyjście stąd i co teraz? Jestem zmęczony szukaniem. W skrócie, ja już znam ten tekst. W skrócie jestem zmęczony, szukaję klucza do wyjścia. Tam jest ciemno. On też. Dobra, idziemy tu. Skoro. Dobra, chwila, to jest na logikę. Skoro on powiedział, że on jest zmęczony, to znaczy, że chyba musimy iść spać. Nie. Latarki się niestety nie da włączyć. To już czytaliśmy. Aha, czyli ja już rozumiem. Ta gra ma tylko dwa zakończenia. Albo aż dwa. Bad ending albo worse ending. Pierwszy to jest, że błąkamy się bez latarki i nas nie atakują potwory. Drugi, czyli ten najgorszy, że po prostu nie mamy latarki i jesteśmy atakowani przez potwory. Koniec gry. Tak, dziękuję. Tutaj nie ma innego zakończenia. Nie mogę się do niczego przyczepić. Niestety, chociaż bardzo bym chciał. Grafika bardzo fajna. Jak na darmową grę. Bo trzeba zaznaczyć, że ta gra jest darmowa. Poniżej